Akademia Koszykówki. Komorów. Akademia Koszykówki. Komorów. I raz, i dwa. Trzy. Czempion mistrzowie, gratuluję. Wygraliście jako rok młodszy. Brawo wy. Powtórzyliście sukces rocznika 2.8, który wygrał turniej w roczniku 2.7. Ciężki był ten mecz, więc kilka słów o tym meczu. Dogonili już was prawie. Myślałem, że będzie dogrywka, ale jednak zimna krew po waszej stronie. Każdy podsumuje turniej, jak mi się tu podobało w mieście zakochanych. No i coś powie o koszykówce i kogoś pozdrowi. Może zaczniesz, Kurowski, ty. No to mecz był bardzo ciekawy. Na początku prowadziliśmy 10. Tak po 15 jakoś. No i później zaczęli nas dochodzić w trzeciej kwarcie. Już tak na granicy byliśmy po 10, mieliśmy po 7. No i w pewnym momencie zaczęliśmy grać bardzo dobrze. No i to tyle. A w mieście jest pięknie, bardzo kocham to miasto. Moi dziadkowie tu mieszkają. Mecz był ciężki. W pierwszej połowie, tak jak Kurowski powiedział, wygrywaliśmy. Później Toruń zaczął nadganiać, bo oni wyszli najlepszą piątką, my też. No i w czwartej kwarcie zrobili niesporta. Piasecki rzucał osobistego, trafił jednego, no i... Wszyscy zaczęli wychodzić. No i wygraliśmy. No miasto fajne, byliśmy dzisiaj na Wieży Wilkowej, ładny widok, no i... No i daję Piaseckiego. No, mecz był trudny, nie ukrywam. Wygrywaliśmy 15, to co Kurowski powiedział. No a jak? Potem było ciężej i pozdrawiam rodziców. Siostrę. A ja pozdrawiam mamusię, kocham cię. I tatusia też, i psa. I dwa psy. Daj dalej. Dzięki. Moim zdaniem mecz poszedł bardzo dobrze. Bardzo zacięcie walczyliśmy. Słucham? Tak. Bardzo fajnie mi się podobało w tym mieście, bo bardzo ładne widoki są. No najpiękniejsze na świecie. Pozdrawiam mamę, psy i brata. I daję tym... Myślę, że w tym meczu bardzo nas bolały faule, ponieważ ja spadłem za 5 fauli, Janek miał 4 i przez to bardzo dużo zarzucali osobistych nasi przeciwnicy. W mieście było bardzo pięknie i bardzo ładne miasto świeci. Widzieliśmy z okna. No, myślę, że mecz był bardzo trudny. No... W trzeciej kwarcie zaczęli nas doganiać, ale zachowaliśmy zimną krew. W mieście jest pięknie. No i tyle. Pozdrawiam mamę, tatę i rodzeństwo. Chodźcie wszyscy do mnie. Kocham cię, Zibi! Ja pozdrawiam całą rodzinę Komorów i Zibiego oczywiście, no to najbardziej. Mamę, tatę i rodziców. A ja mojego braciszka, ała, w zobce trafiłem. Daj z tym Buharim, zróbcie to jeszcze raz. Zróbcie to jeszcze raz. Zróbcie to jeszcze raz! Idź. Długo!